I siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku z pierwszego sezonu kariery Pogonią Szczecin. Dzisiaj zagramy sobie finał Pucharu Polski przeciwko Hutnikowi Kraków Ligę Mistrzów, przepraszam, mecz w Ekstraklasie z Legią Warszawą, który jeżeli wygramy, to zdobędziemy Mistrzostwo Polski i oczywiście mecz z Niceą. W następnym odcinku zagramy sobie Miedź Legnica, Nica i Górnik Zabrze, chociaż planowałem, by zagrać sobie dzisiaj Hutnik Kraków, Legia Warszawa i później i tą Nicę i ewentualnie w najbliższym odcinku zagrać sobie Miedź Nicę. Jeżeli byśmy byli w finale Ligi Konferencji, to byśmy zrobili właśnie oddzielny odcinek właśnie na ten finał. Dlatego tak sobie to rozplanujemy. Więc przechodząc do meczu, Zachowicz został zawieszony na 5 kolejek, więc do końca sezonu już nie zagra, więc mistrzem, królem strzelców na pewno już nie zostanie. Na puchar potrzebujemy ludzi, widzicie, Patryk Wiśniewski już przechodzi do naszego zespołu, więc ja muszę tutaj dać takich zawodników, którzy mogą zagrać, ale na pewno się nie połamią, więc... Więc zagra sobie Mariusz Malec, Borges, tutaj Mączyński w pierwszym, Figueira, tutaj oczywiście nie kto inny jak Turbo Mario, Bachebek i Frajdę z przodu, Bichachcian, więc zagra jeszcze Kurtis poza składem, Eberebe, Dąbrowski niepotrzebny raczej, chociaż widzimy, że tu oferty będą z Bristol City, Lecha, ale raczej odrzucimy obie, więc tu zagra jeszcze zagra Stolarski i w tym finale zagra Frelich zagra w finale Pucharu Polski, bo w tym pucharze grał. Taka jedenastka, jeżeli kogoś tutaj gdzieś pominąłem, no to sorry, Klebaniuka nie będę dawał na finał, bo moim zdaniem nie zasłużył. Taka jedenastka, chociaż mogłem dać Dąbrowskiego zamiast Mączyńskiego, ale boję się, żeby nie pojawiła się jakaś kontuzja przed tym ważnym meczem Ligi Konferencji. Więc 3-4-3 Hutnik Kraków. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja tu obstawiam wysoki wynik, jakiś taki bardzo wysoki nawet, ale grają dobrze, więc może to nie będzie jakieś w jednostronne, tylko w obie strony będzie wysoki wynik. Do nikogo Bichachcian, więc Figueira, Fornalczyk, Zawadzki, Wilk. Od tyłu rozgrywają, ale niestety się nie udało. Friday niestety nie trafia tego. Już mieliśmy szansę na strzelenie pierwszej bramki Mączyński. I teraz Fred znów przy piłce, Borges, rozgrywamy to. Musimy podkręcić tempo, to jest oczywista oczywistość. I Fred na 1-0, chyba będzie spalony w tej sytuacji. Sędzia odgwizdał, więc tu nie ma VAR-u. Jak VAR jest w Pucharze Polski? Chyba w Pucharze Polski nie ma VAR-u. Ale nawet, no nieuznana bramka, więc lecimy dalej. 10 minuta, wciąż 0-0. Bachebek teraz do Freda i tutaj broni Wilk. Wilk paruje strzał. Więc na razie wygląda to dobrze z naszej strony. Dużo ataków, ale na razie mało liczb. Więc teraz Marcinkowski przy piłce. Brawo, Bichachcian. I co będzie w tej sytuacji? Nic. Żółta kartka. Nawet nie żółta kartka. Po prostu upomnienie od sędziego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jest spokojnie. Na razie jest spokojnie. I Zawadzki, czerwona kartka. Więc Dominik Zawadzki z czerwoną kartką. I moim zdaniem to już jest ustawiony finał. I Pogoń Szczecin wygra ten mecz. No tutaj nie widzę innego scenariusza. Mączyński do Wiśniewskiego i Przemysław Wiśniewski, który dosłownie dwa dni temu podpisał kontrakt na 4 lata z Pogonią Szczecin, strzela bramkę w finale Pucharu Polski. Cóż za historia. Pięknie, 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 panie Przemysławie. Oby tak dalej. Więc mamy tutaj, teraz do piłki podchodzi Bachebek, rzut wolny i nad poprzeczką, czy to obok słupka nawet. Było blisko, więc ja sobie zmienię w tym momencie na linię boczną. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Borges do Bachebeka i Fred strzela, ale spalony. Dobre tempo jest. Moim zdaniem to fajnie się ogląda. Oczywiście jak są te kulki na 2D, no to zdecydowanie lepiej. 3 razy na spalonym został złapany Mariusz Malec. To nie wiem, co by musiało się zdarzyć, żeby w meczu prawdziwym tak się stało. No na razie widzimy bez strzału. 1-0 tylko. Dużo strzałów, ale bez jakichś wielkich sensacji z naszej strony tutaj. A wygrywamy skromnie, bo 1-0, tutaj moim zdaniem powinno być zdecydowanie więcej. Brawo, teraz Fred, długa piłka do Bachebeka i Bachebek obok bramki. Szkoda. Znów ktoś pisze, nie wiem czemu. Cały czas coś pisze. Figueira, Stolarski, Bichachcian, Wiśniewski, Stolarski, ale tutaj strata teraz. Wilk,
Długa piłka, wygrywa piłkę Wiśniewski. Tutaj Malec teraz, Borges. Leo Borges do Fornalczyka i Mario, jak ty tego nie trafiłeś? Piękne przyjęcie na klatkę piersiową, ale nie ma bramki w tej sytuacji. No, moim zdaniem ostatnie 20 minut dostaną ci, którzy zasłużyli, czyli na boisku pojawi się przede wszystkim Wędrychowski, Łęgowski zamiast Figeiry, Malec niech zagra, Ranos niech zagra za Freda. I na razie to tyle, na razie te trzy zmiany bym widział. Zaraz kolejne się pojawią oczywiście. Więc czas na ostatnie zmiany, więc na boisku pojawi się Eberebe i zagra i na środku pola, nie, za Stolarskiego zagra Louis Jean. Jean-Louis powinien być, Jean-Louis odwrotnie powinien się nazywać. Teraz tak to słabo. No 1-0 tylko wygrywamy. No kurde, taki mecz mi się wydawało, że po tej czerwonej karce to tu będzie 5-6-0, a to tylko 1-0 z Hutnikiem Kraków, więc no jeszcze może coś jeszcze będzie. Wagner, Wodecki, ale piękny odbiór Łęgowskiego. Teraz długa piłka do nikogo tak naprawdę. Teraz Mączyński do Eberebe. Eberebe leci lewą stroną i Marcel Wędrychowski. Czwarta bramka w tym sezonie. Pięknie, 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 więc mamy 2-0, więc mamy już Puchar Polski, zdobywamy Puchar Polski. No brawa dla Hutnika Kraków przede wszystkim za wejście do tego finału, bo drogi nie mieli łatwej. Puchar Polski jest nasz, wygrywamy naprawdę zasłużenie, no 2-0, głupio złapana czerwona kartka przez gość z podaży w tym przypadku, no też ludzi nie ma dużo na tym Pucharze Polski. I Puchar podnosi. Ktoś to jest kapitanem w tym meczu. Nie wiem, kto jest tym kapitanem, ale pierwsze trofeum w tym sezonie, pierwsze trofeum w historii Pogoni Szczecin to jest Puchar Polski, czyli historia zatacza koło. Przegrali finał Pucharu Polski i teraz zdobywają Puchar Polski jako swoje pierwsze trofeum. Coś pięknego przede wszystkim. Determinacja, piękne, piękne widowisko, szaleńcze wyniki, niesamowita gra. Tyle, co mogę powiedzieć. Piękna sprawa, piękna sprawa. Jestem zadowolony z tego, że w końcu coś ta Pogoń wygrała w historii. Staliśmy 1 000 000 euro. Jestem chwalony, więc wygraliśmy. Wiśniewski, brawo, pięknie. Premia dla drużyny 140 tysięcy do podziału. Największe zaskoczenie Hutnik na pewno. No Hutnik na pewno największe zaskoczenie. Ale głód się pojawił sukcesu. Głód sukcesu się pojawił, więc jeżeli teraz wygramy z Legią, to mamy, jeszcze mamy, jeszcze dodatkowa kara, o kurde, to było coś. Z Legią, jeżeli wygramy, bądź zremisujemy, to Mistrzostwo Polski już mamy. Pekar największym zagrożeniem, no 8 bramek tyczkowatego napastnika Legii Warszawa, więc jeżeli wygramy ten mecz, to mamy Mistrzostwo, ja bym był bardzo, bardzo zadowolony, no ale tutaj widzę Miedź zaraz. Także te mecze tak czy siak będą na naszą korzyść. Mistrzostwo jest nasze, ale chciałbym, żeby tylko jedna porażka była w trakcie sezonu. 4 remisy, jedna porażka, reszta wygranych. To było coś pięknego. Chyba tak jest, no? Musiałem sobie ziewnąć. O! Powołanie, więc czas na mecz z Legią, który jest kluczowy w tym momencie. Więc tutaj wystawimy najmocniejszą jedenastkę. Klawan, Kurtis, Dąbrowski. Potrzebujemy doświadczenia Recio, Turbo Kamil, Piszczachcian i z przodu tak to wygląda. Smoliński zamiast Wędrychowskiego. Figueira i to by było chyba na tyle. Stolarski zamiast tego Francuza i tyle. Lecimy po Mistrzostwo Polski. Mecz Pogoń kontra Legia Warszawa na stadionie imienia Floriana Krygiera. Zagramy o Mistrzostwo Ekstraklasy. Pierwsze Mistrzostwo w historii Pogoni Szczecin. Pierwsze wielkie trofeum w historii Pogoni Szczecin. I pierwsze wielkie trofeum w karierze niektórych zawodników. Więc teraz przejdźmy do meczu. Mladenowicz i Mike Nawrocki strzela na 1-0. No szkoda. To troszeczkę za szybko podczas tych skrótów leci. No i przegrywamy.
Augustyniak, teraz Tobiasz, do Pekharta, Leonardo, Wiśniewski, Dąbrowski, teraz Bicza chciałem do Bachebeka i Bachebek. 6. bramka w tym sezonie, trochę mało tych bramek, ale wciąż 1-1 i kibice szaleją. Szkoda, że tak mało tych kibiców. Nie ma podanej liczby. Jędrzejczyk, Baku, pięknie Recio, teraz Pekhart i pięknie teraz Dąbrowski odbiór. Biczach Cian się tutaj pojawia. Walkwist, Frelić. O Jezu, nie dałem tego. No ale dobra, i tak czysto kontent włosu nie będzie miał. Fred teraz przy piłce. Pięknie Fred Friday podaje do Biczach Ciana i Kacper Tobiasz kapituluje. 18. bramka w tym sezonie Biczach Ciana, za którego pojawiają się oferty z zagranicy. Więc tu może być ciężko by utrzymać właśnie tego zawodnika wciąż w kadrze Powiem Szczecin, a widzimy Raków Częstochowa wygrywa 1-0, ale otrzymało czerwoną kartkę, ale Mike Nawrotki, 2. bramka w tym spotkaniu i mamy 2-2. Ajajaj, co ten Mike. Więc na ten moment wciąż 11 punktów, na ten moment już 9 punktów, 3 mecze do końca, 9 punktów. Tu jeszcze może być sensacja, tu jeszcze może się wiele wydarzyć. Jeżeli wygramy ten mecz, no to sensacji już nie ma mowy. 2 czerwone kartki Rakowa Częstochowy, więc tutaj to byłoby niesamowicie dziwne, gdyby tego Korona nie zremisowała bądź nie wygrała. No 11-9 to by był kabaret, gdyby to się zakończyło wynikiem korzystnym dla gości w tej sytuacji. I Przemysław Wiśniewski 3-2 znów dał z tego telewizora i to nas cieszy. Piękne dośrodkowanie Kurtisa i piękna brameczka Przemysława. I wciąż Raków 1-0. No niesamowite to jest. Raków 2 czerwone kartki. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś dostał 3 czerwone kartki w jednym meczu. Więc to by było ciekawe, jakby tak się stało. Pekhart. Teraz Kapustka, ale pięknie Dąbrowski. Teraz Fred Friday przy piłce. Dąbrowski, Biczach Cian, ale tutaj strata. Wiśniewski, ale dał się ograć przy Pekhartowi. Teraz chciałem powiedzieć Ridle Baku. To nie ten Baku. Kapustka do Slisza i ależ tutaj wolej Bartosza Slisza z okolic 16 metra. To gdzieś 20 metrów do ręki. Piękny wolej reprezentanta Polski czy kluczowego zawodnika Legii Warszawa. Pięknie z pierwszej piłki, ależ to zrobił z takiego półwoleja. Pięknie, z woleja, pięknie. Leonardo Grosicki, trochę marazmu w tej grze Kamila Grosickiego ostatnimi czasy. No nie ma tutaj liczb, nie ma tutaj jakiejś sensacji, tutaj jest spalony chyba, ale szalony też jest mecz decydujący o mistrzostwie. Co za szalony mecz, no też może się tu wiele wydarzyć i jednak było na 1-1, ale wstrzeliło już Raków na 2-1. No co tam się dzieje? Fred Friday, Walkwist do nikogo teraz, teraz Pekhart w Baku, Pogoń w natarciu, Recio, Grosicki do Bachebeka, co zrobi Bachebek do Bicza Chciana i pięknie, ale czy znów nie będzie spalonego? Który tu już mógł być spalony w tym meczu? No nie ma spalonego, jest bramka, pięknie, 4-3 wygrywamy, a Raków wciąż prowadzi, teraz już 3-1, no to jest niemożliwe, grać się w 5 i nie wygrać meczu, to jest chyba pierwsza, i wygrać mecz, to jest pierwsza chyba historia taka, więc wejdzie Smoliński, Łękowski, Patryk Peda, Kamil wejdzie w jego miejsce Kowalczyk i za Friday'a wejdzie Ranos. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zmiany portowców. 4-3, szalony mecz, jeszcze nie koniec. Teraz Leonardo Kurtis, dośrodkowanie w pole karne, Smoliński, ale tutaj wybija Johansson, Łęgowski przy piłce, Walkwist, co się stworzy jeszcze z tej sytuacji, przepraszam, Biczach Cian, ależ do kogo i teraz takim prostym błędem Legia Warszawa wychodzi, ależ tutaj Kramer zmarnuje tą sytuację, Blast Kramer. Ale teraz Carlitos do Kramera, ale pięknie na linii Walkwist. I teraz druga piłka, znów Walkwist, teraz Ranos, a jednak nie. 11 punktów przewagi, 3 spotkania do końca sezonu. I czy to będzie mistrzostwo świętowane już dziś? I Bachebek mógł zamknąć mecz. I mogła się rzucić cała szarańcza kibiców.
I teraz Johansson, ostatnia akcja meczu. Leonardo, teraz co? Jednak w drugą stronę. Bachebek do Ranosa. Augustynia Bichachcian do Bachebeka i koniec spotkania. I czy jest? Mamy mistrzostwo! Zdobywamy mistrzostwo Polski w tym sezonie. Pięknie! Coś niesamowitego. Zdobywamy mistrzostwo i to przy Łazienkowskiej. Zobaczcie, jak to wygląda. Coś niesamowitego. Nie pozwoliła nam gra, jednak pozwala. I mamy to pierwsze trofeum w historii Pogoni Szczecin, jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski. Bu! Brawo, mamy to. Mamy to. Zdobywamy mistrzostwo i jesteśmy na ustach wszystkich. Krytyków, kibiców, kogokolwiek. Wygrywamy niesamowicie i wygrywamy jeszcze przeciwko byłemu trenerowi Pogoni Szczecin, czyli Kostasowi Runiajczowi. No matko boska, cóż za scenariusz. Niesamowicie, zdobywamy mistrzostwo po bardzo, bardzo szalonym meczu i przechodzimy do meczu z Niceą, który naprawdę będzie ciężką przeprawą. No nie możemy jeszcze odpalać tego szampana, bo tutaj czeka nas kolejny ważny mecz. Naprawdę to byłby, gdyby w rzeczywistości wydarzył się taki sezon dla Pogoni Szczecin, byłby to prawdopodobnie najlepszy sezon jakiegokolwiek klubu polskiego w przeciągu ostatnich, nie wiem, nawet 30-20 paru lat. No bo nie przypominam sobie klubu w ostatnim 20-leciu, który wygrał Puchar, Ligę i walczył w półfinale bądź ćwierćfinale europejskiego Pucharu. No coś niesamowitego. Pepe jako kluczowy, ale widzimy, że tu Kurtis się załapał jeszcze i Almqvist. No w Rostowie tylko 3 mecze, 1 bramka. To nie jest to co Pogoń, to nie jest to co Szczecin. Tam jest inne powietrze, a w Szczecinie się oddycha zdecydowanie lepiej. Almqvist tutaj mógł być królem, ale niestety Rostow postanowił go odwołać z wypożyczenia i wrócił on do swojego klubu, gdzie raczej sukcesów nie osiągnie, a tutaj mógł jednak być królem. Mógł zostać mistrzem Polski, chociaż tak czy siak dostał medal zapewne za mistrzostwo Polski i medal za zdobycie Pucharu Polski, bo pamiętamy, że w tych pierwszych rundach Pucharu Polski też grywał. Więc przechodzimy do meczu z Niceą i tutaj oczywiście będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko o jakiś dobry rezultat. Więc Patryk Peda, Kurtis zostaje, obrona zostaje. Dąbrowski, Smoliński raczej bym ustawił, Grosicki, Bichachcian, Friday, Bad Hebek. Ja tu raczej nie widzę większych zmian, chociaż widzę jedną. Pojawi się taki duet. Chociaż nie. Zamiast Friday'a zagra Bach Zachowicz. Tak zagramy. Takim duetem zagramy. Czy można byłoby tu coś lepszego zrobić? Chyba nie. Lech Poznań chce kupić Kowalczyka. 2,5 miliona i jest wasz. Więc przechodzimy do meczu prawdopodobnie jednego z najważniejszych w historii Pogoni Szczecin. Chociaż przed chwilą ten mecz z Legią był chyba najważniejszy, ale ten jest naprawdę o podobnej randze. Tutaj wydarzy się bardzo dużo. No widzimy cały stadion w Szczecinie wychodzą na boisko walczyć o coś, co wiele osób chciałoby przeżyć. O naprawdę piękne emocje, fantastyczne chwile. O wielki sukces całej Polski, bo pamiętajmy o tym, że na sukces jakiegokolwiek klubu w Europie pracuje cała Polska. Więc teraz Leonardo przy piłce. Leonardo lewą stroną wciągnie do tej linii, ale niepotrzebne zgranie Bachebeka. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Klawan, Patryk Peda. Teraz piękna piłka do Bichachciana. Będzie odegranie do Walkwista. Walkwist, Grosicki, słupek, ależ tutaj... Mogło być już 1-0 w piątej minucie, ależ tutaj pech, naprawdę, no widzimy tą jedenastkę gości, naprawdę niesamowite nazwiska, ale teraz Bachebek i rzut karny, proszę Państwa, rzut karny, do piłki podchodzi nie kto inny jak nasz Turbo, Kamil Grosicki nie trafia tego, ależ tutaj naprawdę moment przełomowy, jak tego Kamil nie trafił, kurde, naprawdę mogliśmy prowadzić 1-0, cały stadion, cała Polska wstałaby z miejsc i się cieszyła z tej bramki Kamila Grosickiego, ale nie, tylko on marnował wielkie karne.
marnował też Kuba Waszczykowski, marnował też nawet Roberto Baggio. Wielcy zawodnicy marnowali bardzo ważne rzuty karne, ale teraz Frelich broni to, broni ten strzał Brahima, ależ tutaj tempo, Diop, teraz dośrodkowanie, Klawan wybija tą piłkę, Brahimi znów przy piłce, Rosario, ależ tutaj wycofanie teraz, ale oni nas próbują wciągnąć w tą swoją gierkę, Bichachcian, Bachebek, co zrobi w tej sytuacji, Bichachcian, co zrobi Bichachcian do Bachebeka, ależ to marnuje, nabytek Pogoni Szczecin, no tu już powinno być 2-3-0 z tych okazji, takie kluczowe okazje i nic z tego się nie dzieje, naprawdę, no to mogły być takie fantastyczne emocje, fantastyczne rzeczy mogły się dziać na stadionie imienia Floriana Krygiera, ale widzimy Luka Zachowicz tutaj kontuzjowany, utyka coś, ale Brahim wygrywa tą główkę, Patryk Peda jednak długą piłkę zagrywa do nikogo tak naprawdę, Diop, Rosario, ależ oni to rozgrywają w tym swoim 4-4-2, rozciągają Pogoń od jednej strony na drugą, teraz do Laborde i mamy Gaetan Laborde, 1-0, tuż przed przerwą, taki gong musi boleć taki gong tuż przed przerwą, bo jest to naprawdę coś bardzo, bardzo ciężkiego, ależ tutaj krycie stracił Valkvist z tej sytuacji, no mógł zrobić krok do przodu i na spalonym by był zawodnik gości, ależ tutaj muszą być nerwy, ależ tutaj musi być dużo naprawdę myśli. Co zrobić w tej drugiej połowie? Co musi zrobić Kamil Grosicki? Podaje do Bichachciana, który głową zdobywa 20. bramkę w tym sezonie i daje nam remis w meczu z Niceą. Proszę Państwa, Kamil Grosicki, czy naprawił ten błąd? Nietrafienie tego rzutu karnego? Jeszcze chyba nie. Naprawdę, mimo tej fantastycznej asysty, jednak mógł przechylić zwycięstwo na naszą szalę. Teraz Kamil, przy piłce Kamil Grosicki, Dąbrowski, Smoliński, Bichachcian, ale broni Kasper Schmeichel. Naprawdę takie tuzy są na tym boisku, że to aż chce się oglądać. Bichachcian do Zachowicza, ależ kolejna interwencja Schmeichela, naprawdę, jak do swoich najlepszych lat w Leicester, gdy zdobywał mistrzostwo Anglii, broni jak natchniony w tym meczu, naprawdę. Kasper Schmeichel i Zachowicz pokonuje, ale jednak spalony. Ależ tu są emocje, no cały stadion chodzi, 21 tysięcy, to jest chyba rekord, a sędziuje to Mateo Lojos, no naprawdę takie nazwiska chcielibyśmy, może nie jego, ale takie wielkie światowe widzieć w Polsce, żeby sędziować wielkie mecze i Bachebek strzela na 2-1, ależ piłka Curtisa, no on ma to magiczne dotknięcie piłki, on ma coś takiego, że dotnie tą piłkę, wrzuci i dzieje się naprawdę coś pięknego. Pamiętamy, jak to wyglądało w meczu z Villarreal, gdzie po jego dośrodkowaniach zdobywaliśmy bramki, po jego pięknych, precyzyjnych podaniach zdobywaliśmy bramki. No coś niesamowitego. Czas na zmiany, czas na trochę tlenu dla zespołu gospodarzy, bo tutaj potrzeba trochę tej świeżości, tego spokoju i tego doświadczenia. Kamil Grosicki opuści boisko, w jego miejsce wejdzie Sebastian Kowalczyk. Ależ tutaj są emocje, ostatnie 10 minut. I co zrobią portowcy? Czy strzelą trzecią bramkę, czy jednak zakończy się to wynikiem 2-1? Jeszcze będziemy mieli powtórkę, jednak nie. Koniec spotkania. Pogoń Szczecin pokonuje Nice 2-1. Ależ to było widowisko. Wrócili ze światów tak naprawdę. Wrócili po tym nietrafionym rzucie karnym, gdy wydawało się, że tu już jest wszystko naprawdę na naszą korzyść, że my tutaj idziemy jak po swoje, dostaliśmy gonga przed przerwą i naprawdę mogliśmy się czuć jak najwięksi na świecie, naprawdę. Nie tylko takie mecze można zapamiętać, jeżeli chodzi o niesamowite wyniki. Przejdźmy teraz do negocjacji z kreatorem naszego sukcesu, któremu nie mogę zaoferować większego kontraktu. Co tu się dzieje? Podwyżka. Da się tutaj dać podwyżkę. Nie da. Nie da się, więc nie da się nic zrobić tutaj z kontraktem Bichachciana. Damy mu tak, ale on chce dalej
lepsze pieniądze niż zarabia teraz i się zgodził, więc Vahan Bychakhshian będzie podpisywał nowy kontrakt z Pogonią Szczecin, ważny do 2028 czy tam 27 roku. No piękne informacje, piękny mecz, piękny odcinek. Jestem zadowolony, że naprawdę udało nam się wygrać Puchar Polski, Ligę i wygrać z Niceą. Fantastyczne widowisko. Aż człowiek boi się pomyśleć, co to będzie za atmosfera, co to będzie za rywalizacja we Francji. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!